Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kamil i dzisiaj odpowiadam na użytkownika, który chciał wiedzieć, jak wygląda obracana choinka, jaki jest tego układ i wszystkiego, jak to wszystko jest właśnie, powiem, zrobione, więc teraz to Wam pokażę. Tak mniej więcej wygląda obracana na tym choinka. Już tłumaczę, jak to wszystko jest właśnie zrobione. To jest silnik z mikrofalówki. Taki mały silniczek potrafi uciągnąć choinkę na cały mechanizm. Jest przymocowany na takich dwóch blachach, które tutaj widać. O! Potem do zasilania lampek świątecznych są używane styki z odkurzacza. I tu jest jeszcze takie gniazdko specjalne, które z niego jest zasilanie właśnie tutaj na te styki, które są z odkurzacza, i dwa kable idą bezpośrednio do gniazdka i tu się podpina właśnie te oto lampki świąteczne. A dzięki temu to jest na pilot taki specjalny, który nawet tutaj mam w zestawie. Włącza się tym i może się wtedy choinka właśnie wtedy się obraca. I tak cały ten mechanizm jest wtedy zrobiony. A jeśli opowiadając na to, tak też było pytanie, jaką wysokość choinki. Nawet wysoka choinka od 1,80 m do 2 m potrafi to uciągnąć. I powolutku to się kręci. Zademonstrowałbym, tylko no nie mam gdzie załączyć, nie mam tu teraz żadnego kabla, kurczę. Przy okazji jest tu kabel zasilający, cały też pokażę, jego zasilanie, widać, tu wchodzi, to jest zasilający i stąd wysyła, tak jak mówię, na styki i ze styków wysyła bezpośrednio na gniazdko i też ten, i to stąd jest podłączone na pilot, potem pilotem się cyknie i choinka zaczyna obracać. I tak wygląda cały ten mechanizm. A pod spodek, jakby jeszcze popatrzeć, to jest taka przekładnia, która jest zrobiona z tego, wzięta ze szlifierki i na tym się to wszystko kręci. Jest na tym silniczek przymocowany i to się wszystko obraca. I w ten sposób tak wygląda taki mechanizm na obracaną choinkę. No, oczywiście zademonstrowałbym, ale bym musiał to załączyć, no ale nie mam żadnego, kurczę, kabla przy sobie teraz zasilającego, ale chyba coś zaraz poszukam i zademonstruję to. No i teraz, jak widać, właśnie jaki mały silniczek, wszystko to obraca, cały ten mechanizm poprzez tą przekładnię i tak się to powoli kręci. Tak potrafi obracać taką choinkę, która może mieć nawet od 1,80 m do 2 metrów i się choinka jest na... przymocowuje się ją tu do środka i na 3 śruba starczy ją przykręcić, które tutaj tu są i dwie po bokach i na tym cała choinka się utrzymuje. No, tak to cały mechanizm wygląda. Jak się Wam podobał filmik, zapraszam. Jak się filmik podobał, skomentujcie go i dajcie łapkę w górę. Cześć, hej!